Witam na kanale Akademia Wikliny. Dzisiaj wykonam małą tackę, okrągłą. Będę wyplatał splotem warstwowym i zakończę ją warkoczem. Może po kolei. Najpierw nabijemy postawy, przytniemy te końce, nabijemy sobie postawy. Z każdej strony szpałki dwie sztuki, dwie sztuki, dwie sztuki. Zawiniemy kołnierz, zakładając wiklinę na dwa. Potem zrobimy splot trzyprętowy. Po splocie trzyprętowym założymy warstwę, wypleciemy warstwę i zakończymy ją ósemką. Natomiast całą ścianę, cały koszyczek, naszą tackę, wykończymy warkoczem. Ja nie będę się tak wolno zatrzymywał na każdym splocie i tłumaczył, dlatego że wiklina szybko schnie i do końca bym już nie mógł nią przeplatać, bo by mi się połamała. Natomiast będę w opisie filmu zamieszczał linki do tych filmów, gdzie pokazywałem te sploty. Więc zaczynamy może. Żeby mi było wygodniej, ja sobie użyję takiej foremki dzisiaj, do której przymocuję to dno. Najpierw odcinamy nożem sobie przytnęło niewygodnie mi troszkę. Przymocuję sobie dno do tej takiej foremki, żeby było łatwiej robić. Prawą stronę daję do środka, lewą pod spód. Przybiję z boku, żeby nie hałasować bardzo. Dobrze. Teraz nabijemy postawę. Ja sobie chyba stanę, będzie lepiej mi to pokazywać. Zakładamy wiklinę. Z jednej. Tej pary nie rozdzielamy, która tu jest na dnie. Kiedy mamy już kilka nabitych, zaczynamy sobie wyplatać taką podstawę. Za tą wiklinę, pierwszą, którą nabiłem, zakładam patyk i wyginam ją, kładąc na dwie przednią i wpycham do środka.
To samo robię z następną. Wniosek tutaj tylko, żeby wcisnąć. I kładę na dwie następne. Dalej już bez patyczków układam tylko na dwie, które są przed każdą z nich. Powstaje nam taki i znowu zastanowić. I znowu znowu kilka na dwa i postój. Na dwa i postój. Na dwa i postój. Dochodzimy do miejsca, gdzie zostały nam dwie sztuki. Te dwie sztuki wchodzą na miejsce tych patyczków, które żeśmy tu włożyli. Wyjmę. Została nam jeszcze jedna, która musi nam wejść tutaj. Już są na rzecz. Popukamy, żeby wyrównać. Odwracam sobie. Dobrze jest każdą z nich naprostować lekko w ten sposób. Tak, żeby nie złamać. Starajmy się je naginać mniej więcej w równych odstępach. Teraz założymy sobie splot trzyprętowy. Wybieramy trzy wykiny mniej więcej podobnej długości i grubości. Zakładamy sobie za trzy postawy. I przeplatamy. Ostatni z trzech zawsze idzie na początek, czyli jest nakładany na dwie postawy
i wchodzi za jedną. Na dwa i pod jeden, na dwa i pod jeden. Cały czas ustawiamy postawy do pionu. Już nam się ładnie ustawiać zaczynają. Naszykujemy sobie, bo ona jest troszkę za gruba już tutaj. Dociskamy ładnie te odetne, bo będą mi przeszkadzały.
I doplatamy do końca. Już widać, jak ładnie nam tutaj ta podstawa razem z tym splotem trzyplętowym ładnie wygląda i te podstawy już mamy ustawione. Zaraz zakończymy ten splot i przejdziemy do splotu warstwowego. Tam będę też musiał troszkę szybciej wyplatać, dlatego że to będzie dużo wiklin użytych, a wiklina szybko schnie i musiałbym chodzić cały czas moczyć ją, żebym mógł skończyć, więc będę troszkę szybciej to robił. Wszystkie sloty, czy też warstwowy, czy dwuprętowy, trzyprętowy, są nagrane na filmach wcześniejszych, także nie zawsze będę zamieszczał informacje po prawej stronie u góry z linkami do tych filmów. Będą przypięte karty tam. Jeśli ktoś będzie chciał sobie dokładnie obejrzeć, jak się je robi, to zapraszam. No i doszliśmy do końca. Mamy już wykonany splot trzyprętowy. I teraz przystępujemy do wyplecienia warstwy. Ja już mam wilgotną wiklinę przygotowaną. Zakładamy sobie, zaczynamy w dowolnym miejscu, za którąś z postaw wiklinę, tak żeby nam nie wyskoczyła. I przeplatamy na jedną i wyciągamy pod drugą. I tak zakładamy pod wszystkie podstawy. Kiedy mamy założonych już kilka, możemy sobie nadpleść, to znaczy przełożyć jeszcze dalej po jedno. Wtedy będziemy mieli więcej miejsca do przeplatania. Cały czas zwracamy uwagę, żeby postawy szły pionowo, żeby nam się nie przechylały i żeby ten splot był ścisły, żeby tu dobrze dociągnąć do dołu wiklinę, znowu, żeby nie została nam taka przerwa, tam musi wejść, tam za postawę wiklinę. I prostujemy.
Jeszcze raz sobie nadłożę. Doszliśmy do momentu, gdzie żeśmy założyli pierwszą wiklinę i tutaj uniesiemy sobie do góry i widać, że jeszcze jednej nam brakuje. Założymy ją. Wszystkie mamy założone. Teraz doplatamy całą ścianę do góry. Cały czas patrzymy, żeby te postawy szły prosto. Cały czas je przyginamy, jeżeli nam odchodzi gdzieś w którąś stronę. No i dociskamy, żeby był spod gęsty.
widać ścianę kosza. Spod warstwowy robi się dosyć szybko. Szybko przybywa nam. I odjeżdża cały czas. Myślę, że będziemy kończyli za chwilę. Jak dopleciemy do momentu, że za każdą postawą nam wyjdzie jeden, to już przytniemy i zrobimy ósemkę. Obetniemy wszystkie końce. Jeżeli ktoś nie ma wprawy nożem, pacykatorem, zawsze można. Teraz zrobimy sobie jedną wyginę i za następną tak samo i przeplatamy na przerwę. Dokładnie powoli jest pokazany ten stop na jednym z filmów wcześniejszych, także zapraszam do obejrzenia.
Początek obcinamy. Te końce również. Koszyczek mamy wypleciony. Teraz przystąpimy do wyplecienia warkocza. Potrzebne nam będą dwa patyczki. W dowolnym miejscu kładziemy za jedną z postaw i zaginamy postawę z tyłu za dwa. I jeszcze jedną na patyczku zaginamy. I pozostałe już bez za dwa. Dochodzimy do początku i w miejsce patyczków przeciągamy dwie ostatnie nitki. Pierwsza. Zamieniamy. I druga. Pękła nam, więc wymienimy ją. Przytniemy sobie najniżej tutaj. Wybierz sobie i nabijemy obok niej drugą. Dobrze. Teraz wybieramy sobie szczelinę znowu. W dowolnym miejscu zakładamy, tworzymy pary, wciskając szczelinę obok wychodzącej. Raz, jedna para będzie, druga i tu trzecia. Bierzemy dwa patyczki, wkładamy pod jedną parę, ostatnią, przyciskamy, kładziemy drugi patyczek pod następną, przyciskamy, wyciągamy tą z dołu i przyciskamy tą parą. I tak cały czas. Do góry, teraz przyciskamy tą jedną wychodzącą, dokładamy te dwie, wyciągamy parę do góry, kładziemy na te trzy, pod jeden, dokładamy. Kiedy mamy trzy, pierwszy zostawiamy, bierzemy te dwie, podnosimy sobie lekko i dociskamy tą dwójkę.
I tak cały czas. Również dostęp do filmu jest zamieszczony na stronie. Wystarczy, że najedziecie sobie myszką na ekran i w prawym górnym rogu pojawi Wam się dostęp do filmu, gdzie jest dany barkod. Tam jest wytłumaczone po malutku, jak go robić. Doszliśmy do początku. Zostało nam teraz przełożyć po dwie sztuki, te w miejsce tego patyczka i te w miejsce tego patyczka, a potem przeciągniemy po jednej wiklinie w dół tutaj.
Teraz po jednej z tych par przeciągniemy sobie tą tutaj i tą tutaj. Sobie odetniemy. Delikatnie, żeby nie przeciąć warkocza. Tak. I również te na dole wszystkie. I koszyczek mamy skończony. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na Akademii Wikliny. Do zobaczenia.